Cześć, z tej strony Ramones, witam ponownie. Dzisiaj o aparacie Aquabili Rekord 7,7. Jest to aparat średnioformatowy na klisze 120 o rozmiarze klatki 6x9 cm, co pozwala na wykonanie 8 zdjęć. Aparat posiada obiektyw o ogniskowej 100 mm i jasności od f7,7. Aparat ten produkowano w latach 1933-1942, ale w sprzedaży znajdował się aż do końca lat 40 Prezentowany przeze mnie aparat pochodzi z serii bili oznaczonej cyframi określającymi jasność obiektywu. W tym wypadku jest to f7,7. Były także produkowane aparaty o jasności f4,5, 6,3, wspomniany 7,7 i 8,8. Aparaty te pojawiały się w dwóch odsłonach wizualnych z ozdobnikami niklowanymi lub bez. Te bez były po prostu tańsze. Przejdźmy do prezentowanego egzemplarza. Od góry. Niklowane ozdobniki, o których wspominałem. Ramka celownika. Z przodu zamknięty obiektyw. Stópka pozwalająca postawić aparat w pozycji pionowej, jednocześnie, będąca blokadą mechanizmu otwarcia obiektywu. Otwór z gwintem do mocowania na statywie. Pod spodem taki sam otwór z gwintem. Znowu niklowane ozdobniki. Pokrętło do naciągu filmu. Od tyłu czerwone okienko. Do ustawiania kolejnych klatek filmu. Z boku uchwyt do noszenia aparatu oraz mechanizm otwarcia tylnej ścianki. W środku kołyska, na której mocujemy film. Z drugiej strony taka sama kołyska, na której mocujemy rolkę odbiorczą, złożony mieszek, soczewki obiektywu. Jeśli chodzi o obiektyw, podnosimy nóżkę. Wyciągamy mechanizm. I tak jak mówiłem, stópka służy do postawienia aparatu w pozycji pionowej. Co tutaj mamy? Wizjer obrotowy w pozycji pionowej. Po obroceniu pozycja poziom. Trzy suwaki. Suwak czasów 1.25 do setnej sekundy oraz czas B. Suwak do ustawienia odległości w zakresie 2 do 5 metrów i od 5 do nieskończoności. Na dole, suwak do ustawienia przysłony w zakresie od 7.7 do F16 z boku. Otwór na wężyk spustowy, spust migawki oraz blokada spustu migawki. Jeśli chcemy zamknąć aparat, naciskamy sanki. Cały mieszek się składa, zamykamy stópkę, blokujemy mechanizm. Aparat gotowy do transportu. Podsumowując, mogę stwierdzić, że aparat jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Bardzo ładny, elegancki i co najważniejsze, pomimo prawie 100 lat, nadal robi zdjęcia. Zdjęcia, które nim wykonałem, będziecie mogli obejrzeć na końcu tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dziękuję za uwagę, liczę na łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na kolejne recenzje. Pozdrawiam.